Cześć, witam was z tej strony Nescott. Albowiem idę sobie właśnie do domu, wyszedłem na lewo z autobusu i tak sobie myślę, skoro mam większy pokój, to czemu by nie wyjść drugimi drzwiami, które są wbudowane w dom? No i tak, i tutaj jest problem, ponieważ do tych drzwi, niestety, ale nie mam klucza, ponieważ mam mój wujek, więc to jest problem. Chociaż pokój jest bliżej mojego, znaczy drzwi są bliżej mojego pokoju, to jest dziwne. Popatrzcie, tu są drzwi, tu jest mój pokój. To jest dziwne, ale no niestety tak już musi być. Więc musimy wejść drugimi drzwiami, co mnie jakoś zbytnio nie cieszy, ponieważ one są dalej jak i wejścia, ogólnie wszystkiego, jak i mojego pokoju. Czyli będę musiał dalej iść, żeby dojść do mojego pokoju. To mi się nie podoba. Jeszcze chciałem otworzyć drzwi kluczem do skrzynki pocztowej. To jest coś niesamowitego po prostu. Jak ta szkoła umie wymęczyć człowieka, naprawdę. Ona w ogóle nie jest potrzebna. Ja nie wiem po co ludzie stworzyli szkoły, żeby ogłupiać ludzi chyba. To jest jedyny logiczny powód, prawda? To jest jedyny logiczny powód, dla którego ludzie stworzyli szkołę. Dobra, ja zdejmę buty, zdejmę kurtkę i za chwilę znowu się widzimy. No dobra, skoro kurtka została zdjęta, schowana do szafy, do tamtej szafy obok za telewizorem, to możemy w końcu udać się do mojego pokoju, albowiem mój pokój, jak już mówiłem, jest bliżej drzwi drugich wejściowych, które no niestety są zamknięte, no tak już to bywa, tak już bywa. O, tutaj proszę bardzo, leżą moje okulary, no i mój komputer jest niestety, ale to włączony. Czasami tak bywa, że on się sam włącza, nie wiadomo dlaczego, tak to już po prostu jest, że on się włącza. Tak, no niestety tutaj było włączone renderowanie wcześniej, więc może dlatego się włączył, albo po prostu się nie wyłączył po tym, jak skończył renderowanie. To jest dziwne, ale tak już bywa, no niestety, no. Ojej, tak właśnie. Więc ja mam teraz jedną rzecz do powiedzenia, albowiem nie wiem, co mogę wam powiedzieć. To jest to dziwne coś, co po prostu mnie zadziwia czasami. Nawet nie wiem, gdzie jest mój kot, nawet nie wiem, gdzie jest Russell. Ja się zastanawiam tylko, bo on ostatnio nasikał mi na jeden fotel, na taki niebieski fotel, nie wiem, czy kojarzycie, za mną zazwyczaj, nie wiem, może na któryś materiałach jest, że tam jest taki niebieski fotel, taki mega niebieski, taki niebieski jest po prostu. I on na niego nasikał, nie wiadomo dlaczego, on sobie nasikał tak po prostu, nasikam sobie tutaj, bo tu takie niebieskie, takie fajne, nasikał i fotela nie ma niestety. Już od 2 albo 3 dni, nie wiem od ilu. Ale nie ma, no i to mi się nie podoba, bo nie mam teraz na czym siedzieć. Tutaj foto trochę był przydatny przed oglądaniem jakichś tam odcinków albo czegoś tam, prawda? Więc to było dosyć przydatne. Znalazłem mojego kota. Siedzi sobie na podłodze jakby nigdy nic. Teraz tylko pomyśleć, czy on może gdzieś nasikał jeszcze? Czy nie? I mówi, że nie. Czy ja mam mu w to wierzyć? Nie. Znowu powiedział nie. Czyli mam ci nie wierzyć, tak, Russell? Teraz to już nie odpowie, za bardzo się boi, nie wie co powiedzieć. Mówi nie, więc mam mu nie wierzyć w to, co on powiedział, tak, Russell? Dobrze zrozumiałem, bo już nie wiem. Nie? No skoro nie, to nie. No. Ujujuj. No dobra, sami zobaczyliście, on mówi nie. On mówi, ja nie wiem dlaczego on mówi nie, ale mówi nie, prawda, kotek? No, on tylko nie umie powiedzieć, on tylko nie, albo że miał. On coś miał, ale już, ja mu mówię, on coś miał, ale już nie ma, bo zjadł. To już wam chyba wcześniej mówiłem, że on coś miał, ale nie wie co. Tak, ja coś miałem, a on mi wszystko zjadł. No, dlatego właśnie mówi, że niby coś miałem, a potem zjadłem, chociaż to on mi wszystko zjada tak naprawdę. No skoro tak mówisz, Russell, to ja ci nie będę tutaj zaprzeczał w ogóle. Ja nie będę nic mówił. Nie mam zamiaru. Co ja mam się z tym kotem, ludzie? No normalnie nie wiem, bo wyłaniam się z ciemności do jasności. Mam nadzieję, że zakryłem. A w ogóle co to jest tutaj? O, tutaj też jest taki guziczek, że takie coś, co jest śmieszne i nie wiem, do czego to służy. Taka jak druga kamera, ale to nie jest kamera właśnie. I tu jest problem, że ja nie wiem, co to jest. I to mnie zastanawia. Właśnie, to mnie, czekajcie, bo ja tu mam ogólnie, jest ogólnie malutki pokoik taki, teraz mój stary pokoik, widzicie, tutaj zazwyczaj było, tutaj wymyśliło się, wyłoniło się z ciemności do jasności, tutaj się narodziło i tutaj się
narodzi. Tutaj mam książkę też Asesyna Ciągle, której jeszcze nie przeczytałem, chociaż mam zamiar. Jestem na 114 stronie chyba. Mam też tutaj Splinter Cell, mam tutaj też wieżę Eiffla, czołga, wy już to wszystko kiedyś widzieliście na pewno. Mam tu nawet taśmę klejącą, koronę, z której można zrobić naszyjnik. Naprawdę, takie fajne, tak, czekajcie, leży. Chyba podaję, że taki leży w kuchni. Może nie naszyjnik, ale taki, znaczy wiecie, takie coś, że można sobie to na przykład naszyjnik, że to jest taki wisiorek na przykład klucze albo coś. Takie co widzicie, które mnie przyplata się genialnie i może tam sobie wisieć. I wisi, i wisi, i wisi, po prostu, i wisi. I to jest bardzo fajne. Korony są fajne, bo mają takie małe dziurki. Na tym to właśnie polega. Dobra, ja was nie będę więcej zanudzał. Jeszcze powiem wam, że dzisiaj może będzie live. O którejś tam godzinie z Dishonored może dokończymy w końcu tą grę. Bo dużo nam zajmuje dokończenie, strasznie dużo nam zajmuje dokończenie. Więc właśnie. Więc ja się teraz z wami mogę pożegnać. Na razie, cześć i pa. I mam nadzieję, że zbytnio was nie zanudziłem tym, co tutaj gadałem i moimi całymi przemyśleniami na temat całego wszystkiego, więc właśnie. Więc na razie, cześć i pa. Psz.